Dzień dobry, dzyń, dzyń, wesołych świąt życzy Kronika Wrocławia. Dajmy na to książka. Nawet niekoniecznie trzeba ją czytać tak codziennie, ale na prezent nadaje się idealnie. Wiedzą o tym tłumy wrocławian, które corocznie przybywają do BWA, by popatrzeć, otrzeć się o sławy i kupić. Tytuł najlepszej książki roku i nagrodę Pióra Fredry otrzymała publikacja w kręgu arcydzieł Zbiory Sztuki w Polsce. Nagrodę przyznano pierwszego dnia wrocławskich promocji dobrych książek. Odwiedziliśmy na spotkaniu autorskim Hannę Kral, znakomitą reportażystkę, i Jacka Antczaka, wrocławskiego dziennikarza, autora m.in. świeżutko wydanego, nietypowego wywiadu Rzeki. Reporterka rozmowy z Hanną Kral. Aż ciężko się było dopchnąć po autograf. O, znowu o książkach. Angelus dla Martina Polaka. Austriacki prozaik i tłumacz zdobył tegoroczną literacką nagrodę Europy Środkowej. Odebrał ją w Teatrze Muzycznym Kapitol za książkę Śmierć w bunkrze, opowieść o moim ojcu. Polak, wychowywany w podziwie dla chłopców z trupimi czaszkami na czapkach, znalazł sobie siłę, by przełamać tabu rodzinne, by pójść własną drogą, mówi profesor Stanisław Bereś, jeden z jurorów Angelusa. Rowerem w zimie po Wrocławiu? Pasjonujące! 14 zawodników, w tym jedna kobieta, zjawiło się 1 grudnia na pierwszym alejkacie wyścigu kurierów rowerowych we Wrocławiu. Trasa była łatwa. Kupić balonik w jednym z domów towarowych, złapać Mikołaja na rynku, skasować bilet w tramwaju, policzyć kasy w markecie, dowiedzieć się, ile kosztuje latte grande i alejkat. Nad gmachem Teatru Lalek pojawiła się czerwona czapka. Święty Mikołaj jest już we Wrocławiu. Happening z pompowaniem wielkiej czapy rozpoczął sezon mikołajkowy. Chwilę później dzieciaki wypuściły setki czerwonych i niebieskich baloników, na których wcześniej wypisały swoje specjalne choinkowe zamówienia. A w nich różności. Od paczki nowych kredek, po rowery, narty, a nawet młodsze rodzeństwo, jak pisała jedna z wrocławskich gazet. Każdy, kto marzy, by poczuć klimat starego, zabytkowego tramwaju, ma od 6 grudnia taką okazję we Wrocławiu. Historyczna linia tramwajowa wozi pasażerów z Placu Teatralnego do Hali Stulecia. A po drodze każdy może zobaczyć najpiękniejsze miejsca Wrocławia wprost z okien zabytkowego tramwaju. Świdnicką, Podwalem, Krupniczą, Kazimierza Wielkiego, Wyszyńskiego, Szczytnicką oraz Wróblewskiego do wydzielonego toru przy Hali Stulecia. Przejazd z okazji inauguracji linii był całkowicie bezpłatny, a pierwsi pasażerowie to mikołajowy tłum facetów w czerwonych czapkach, którzy chcieli się szybko przemieścić z centrum do nowego centrum mikołajkowego, czyli pod Halę Stulecia, zwaną jeszcze niedawno po prostu Ludową. Tam już na nich czekali. Przybywających pod Halę Stulecia witały dźwięki intonowane przez orkiestrę reprezentacyjną Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Sami zobaczcie i posłuchajcie. I znaleźliśmy lodowisko z wrocławskiego rynku. Jest tutaj, przy Hali Stulecia. Dzyń, 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 wesołych świąt. No to zaczynamy, żeby akwapark był, obwodnica, Expo, Euro, no i żebyśmy byli zdrowi. Kolejna Kronika Wrocławia już wkrótce.